Genesis. Ta polska marka dostarcza nam ciekawe i przystępne cenowo urządzenia, gadżety i akcesoria dedykowane graczom. W ofercie firmy znajduje się również linia foteli gamingowych, a dziś z przyjemnością zaprezentuję Wam ich flagowy model, Nitro 950. Nitro 950 to konstrukcja oferująca nam drapieżny, samochodowy design rodem z motorsportu, utrzymany w kolorystyce klasycznej czerni bez wstawek czy dodatków w innych kolorach. Producent wykorzystał tutaj dobrej jakości materiały, takie jak metalowa konstrukcja siedziska i oparcia, którą pokryto specjalną pianką cechującą się zwiększoną odpornością i żywotnością. Fotel jest wykończony łatwą w czyszczeniu skórą ekologiczną. Na samej górze oparcia znajdziemy wyszyte logo Genesis. Loga nie zabrakło również na tyle fotela. Skoro mowa tu o flagowym modelu marki Genesis oraz konstrukcji gamingowej, producent zadbał tu o regulację niemal każdego elementu. W fotelu można regulować przede wszystkim wysokość siedziska, oparcie, a maksymalny kąt jego pochylania wynosi aż 165 stopni, wysokość i ułożenie podłokietników w aż 4 kierunkach. Nie mogło zabraknąć też trybu bujania, który można zablokować w dowolnej pozycji. 950 wytrzymuje aż 150 kg obciążenia dzięki zastosowanemu w niej podnośnikowi gazowemu klasy czwartej oraz bardzo mocnej metalowej konstrukcji. W zestawie otrzymujemy dwie poduszki, jedną pod lędźwia, która nie jest mocowana, a po prostu wkładana, a drugą pod głowę, która jest mocowana za pomocą gumowych pasków. Obie poduszki wypełniono pianką Memory Foam, która zapamiętuje kształt ciała użytkownika. Siedzisko obsadzone jest na elastycznych pasach, co poprawia komfort siedzenia i nie pozwala naszemu tyłkowi odczuć jakichkolwiek negatywnych skutków długiego przesiadywania przed pecetem. Dodatkowo jest ono bardzo głębokie, więc wyższe osoby idealnie się na tym fotelu odnajdą. Ciut gorzej jest z szerokością, bo w moim przypadku brakuje tych 2-3 cm po bokach, aby te nogi wygodnie ułożyć i żeby wygodnie mieściły się na siedzisku. Jeśli zaś chodzi o oparcie, to jest to dość dobrze wyprofilowane. Choć osoby z szerszymi plecami mogą mieć problem z wygodnym zmieszczeniem się w fotelu, to tu na ratunek przychodzi poduszeczka pod lędźwie, która pozwala zażegnać ten problem. Siedzę na tym fotelu już niemal 3 tygodnie i szczerze powiem, że jestem bardzo zadowolony. Faktem, ekoskóra nie jest zbyt przyjemna w siedzeniu latem, no bo całe ciało się do niej przykleja oraz potrafi skrzypieć przy zmianie pozycji. Natomiast rekompensowane jest to tym, że fotel bardzo łatwo się czyści i również nie widać na nim brudu. No, może poza kurzem. Bezproblemowo fotel utrzymywał mnie na żądanej wysokości w żądanych ustawieniach oparcia czy podłokietników, nie wydając przy tym żadnych niepokojących dźwięków. Jest również bardzo wygodny jak na osobę, która ma 180 cm wzrostu. Czuć po prostu, że fotel jest bardzo solidnie wykonany wraz z dbałością o szczegóły. Czas teraz na jeden dość spory minus, który nie trudno zauważyć i o którym warto również wspomnieć, a tyczy się on podstawy, na której zamocowane są kółka i cały fotel, bo ta wykonana jest z plastiku. Ja ogólnie jestem wszystko w stanie zrozumieć, ale plastikową podstawę w fotelu za grubo ponad 1200 zł moim zdaniem odejmuje to ekskluzywności temu fotelowi oraz wprowadza drobne wątpliwości co do wytrzymałości samej podstawy. Choć mimo wszystko przy mojej wadze, która wynosi 103 kg, sama podstawa ani trochę się nie ugina i raczej nie jest możliwa, by się złamała przy podobnymi masie. Natomiast będąc już na samym spodzie, Nitro 950 wyposażony jest w 5 gumowych kółek, które dodatkowo posiadają ręczne blokady, co pozwala na zablokowanie ich w dowolnej pozycji. Generalnie bardzo fajny bajer i jak ktoś znajdzie swoją ulubioną pozycję i nie lubi, jak mu fotel odjeżdża, to jest to super sprawa. Same kółka nie rysują powierzchni, po której się toczą, kręcą się bardzo dobrze, bez żadnych oporów i wyglądają bardzo estetycznie. Podsumowując, Genesis Nitro 950 to fotel naprawdę wygodny, wytrzymały i solidnie wykonany. Siedzi się na nim bardzo dobrze, a dołączone do zestawu poduszeczki pomagają w utrzymaniu zdrowej postawy kręgosłupa. Wykończenie stoi na wysokim poziomie i czuć, że mamy do czynienia z produktem premium. Jeśli zaś chodzi o minusy, to na pewno będzie nim plastikowa podstawa oraz przynajmniej dla mnie ekoskóra. Fajnie byłoby, żeby jednak środek siedziska i oparcie wykonane były z materiału, a boczki ze skóry, tak jak w fotelach samochodowych z Alcantarą. No ale nie można mieć wszystkiego, wiadomo. Cena również jest dość sporym minusem, bo moim zdaniem fotel powinien być ceniony max na 1000 zł. I to by było na tyle, także jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki pod tym filmem, kliknijcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Pamiętajcie też odwiedzić moje sociale, czyli grupę na Facebooku Mordeczki Micha, profil na Instagramie micho.tv oraz mojego Discorda. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego fotela, to śmiało piszcie w komentarzach, ponieważ ja ten fotel mam już 3 tygodnie i pewnie będę miał go jeszcze bardzo, bardzo długo, więc z chęcią odpowiem Wam na Wasze pytania odnośnie tego fotela, jeżeli zastanawialibyście się nad jego zakupem. Również mogę Wam podać wszelkie dokładne wymiary i tak dalej, żebyście byli pewni, że ten fotel Wam się zmieści, że będzie Wam gdzieś tam pasował, także tu z tym nie ma problemu, piszcie śmiało. No i to chyba tyle, także wszystkie pytania, wątpliwości, komentarze zapraszam właśnie do tej sekcji na dół i co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się.